Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj przygotujemy sałatkę z boczkiem. Zapraszam do oglądania. 200 g boczku kroję w kostkę. Następnie około 200 g winogrona rozkrawam w pół. Serek Camembert kroję w ćwiartki. Jedną garść orzechów włoskich drobno siekam. Teraz przygotujemy sos czosnkowy do naszej sałatki. Do naczynia daję 3 łyżki śmietany, 2 łyżki majonezu i około 3 ząbki czosnku przepuszczonego przez praskę. Doprawiam solą i pieprzem. Następnie na patelni smażę boczek z każdej strony na złoty kolor. Na pozostały tłuszcz z boczku dodaję orzechy i prażę kilka minut na wolnym ogniu. Przechodzimy do nakładania sałatki. Na spód talerza daję miks sałat, następnie winogrono, serek, podsmażony boczek, prażone orzechy i całość polewam sosem czosnkowym. Nasza sałatka jest już gotowa. Życzę smacznego i zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć i do zobaczenia w kolejnych filmach.